gdy grozi bieda lub za często cię odwiedza pech. Nie łam się, kolego, i weź głęboki wdech. Hej, 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 zaraz będzie lżej. Braci koala para o pomoc się postara. Braci koala para, co nigdy nie nawala. Gdy ci nie sprzyja los i wszystko plącze raz po raz, nie martw się, bo bracia dla ciebie zawsze znajdą czas. Hej, 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 w każdej chwili złej. To bracia koala! Franiu, Beniu, musicie mi pomóc! Jasne, po to tu jesteśmy! Braci koala para, co nigdy nie nawala. Braci koala para, o pomoc się postara w każdej chwili złej. Bracia koala. Franio i Benio patrolują teren. Sprawdzają, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Jak myślicie, komu dzisiaj pomogą? Czy to będzie Jaś? Albo Mysia? A może Grześ? A może pomogą komuś w mieście? Czy to będzie Szymek? Albo Zosia? Albo Ala? A może pomogą komuś nad stawem? Myślicie, że to będzie Arek? Lub Patty? A może Lora? Komu bracia koala pomogą dzisiaj? To Arek! Bracia koala pomogą dziś Arkowi. Ruszający się ząb Arka. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego krokodyl Arek stoi nad brzegiem stawu z książką na głowie. Dzień dobry, Arku. Nie idziesz dziś pobiegać? Dzień dobry, Mysiu. Nie. A ja mam wielką ochotę popływać. Arku, dlaczego trzymasz książkę na głowie? Żeby przestała mi się trząść. Trząść? Tak. To stało się dziś rano. Spójrz, kiedy dotykam zęba, głowa mi się trzęsie. Racja! Trzęsie ci się! Potrzebujesz pomocy! Ale co z twoim pływaniem? Może poczekać, to jest nagły wypadek. Tak więc Mysia zabrała Arka do braci koala, żeby mu pomogli. Dzień dobry, Arku. Dzień dobry, Franiu. Witaj, Beniu, Jasiu. Cześć, Arku. Wszystko w porządku? Właśnie, dziwnie wyglądasz. Głowa mu się trzęsie, potrzebuje pomocy. No to przyszliście we właściwe miejsce. Mówisz, że się trzęsie? No tak. Pokaż im, Arku. Widzicie? Mówiłam. A może to twój ząb się trzęsie, a nie głowa? Możesz mieć rację, Franiu. Spróbuj przytrzymać sobie głowę i poruszaj zębem. Ojej, patrzcie! Tak, ząb się chwieje. Właśnie, to na pewno jest ząb mleczny. Tak to z nimi jest. Najpierw się ruszają, potem chwieją, a w końcu wypadają. Wypadnie? Ojej, ojej. Nie ma się czym martwić, Arku. W miejsce tego ząbka, który wypadnie, wyrośnie śliczny, nowiutki ząbek. Naprawdę? Tak, ale postaraj się o nim nie myśleć. Arek cieszył się, że to nie jego głowa się trzęsie. Ale mimo, że się bardzo starał, nie mógł przestać myśleć o ruszającym się zębie. To ci powinno pomóc. Duża szklanka lemoniady. O, cudownie! Dziękuję, Franiu. Co ci jest, Arku? Chodzi o ten ząb. Martwi mnie, że ma wypaść. Wypadnie, kiedy będzie gotowy. I nie zostawi dziury? Nie na długo. Koniecznie musimy cię czymś zająć. Na przykład czym? Czymś, co bardzo lubisz robić. Co sprawi, że zapomnisz o istnieniu tego zęba. To prawda. I zanim się zorientujesz, już go nie będzie. Po prostu wypadnie.
A co lubisz robić najbardziej, Arku? Ja? Lubię biegać i grać w tenisa oraz uprawiać różne rodzaje sportów. Znakomicie! Arek próbował biegać. Ale wtedy jego ząb bardzo się trząsł. Potem próbował grać w tenisa. Ale nie szło mu dobrze, bo cały czas myślał o zębie. Arku, a co jeszcze lubisz robić? Proszę, zastanów się dobrze. Lubię bardzo, kiedy ktoś mi robi zdjęcia. To wspaniale! Pójdę po aparat. Trochę w lewo. Teraz w prawo. A teraz piękny uśmiech. Jasiu, pochyl się trochę. Chcę zrobić zdjęcie zębowi Arka. Jak tylko Mysia wspomniała o zębie, Arek natychmiast zaczął się o niego martwić. Co ci jest, Arku? Nie chcę zdjęcia mojego ruszającego się zęba. Będzie wyglądał śmiesznie. To może spróbuj odwrócić głowę. Tak, i wtedy ukryjesz ząb przed aparatem. Tak, rzeczywiście mógłbym. Dobrze, a teraz powiedzcie ser. Ser! O co chodzi, Arku? Ja nie chcę być fotografowany z tej strony. Lepiej wychodzę z tej drugiej. Ale tam jest ruszający się ząb. Wiem. Mysia nie mogła zrobić zdjęcia Arkowi. Powiedzcie ser. Ser! A wszystko przez jego ruszający się ząb. Musimy wymyślić coś innego, żeby go zabawić. Mam pomysł. Franio pomyślał, że podróż samolotem pomoże Arkowi. Kiedy lecisz pośród chmur, nie myślisz o ruszającym się zębie. Co Arek robi w samolocie? Rusza mu się ząb, dlatego Franio zabrał go na przejażdżkę, żeby Arek zapomniał o nim. Rozumiem. Myślę, że ta podróż pomoże Arkowi. Oczywiście! To będzie podróż jego życia. Podoba ci się, Arku? Mój ząb! Strasznie mi się trzęsie! Jak tylko Franio zobaczył, że Arek nie bawi się dobrze, postanowił wylądować. Franiowi i Beniowi skończyły się pomysły. Jak pomóc Arkowi zapomnieć o ruszającym się zębie? Biedny Arek jest taki przygnębiony. Chciałbym mu jakoś pomóc. O, przepraszam, Arku. Gry i zabawy. Czy on powiedział gry i zabawy? Och, uwielbiam gry i zabawy. Jaka jest twoja ulubiona? Moja w chowanego. A może w berka? Obie są świetne. Ja uwielbiam wyciąganie jabłek. Jestem w tym dobry. Co to takiego? Tu jest napisane. Musisz wyciągnąć jabłko z beczki pełnej wody jedynie przy użyciu zębów. Wspaniale, prawda? Franiu, potrzebujemy kilka jabłek i beczkę z wodą. Franio poszedł po rzeczy, które potrzebne były do zabawy. Chcieli się bawić w wyciąganie jabłek. Mogę pierwsza? Mogę? Jasne, Mysiu. Nie mogę złapać. Mam za małe usta. Nie szkodzi, Mysiu. Kto chce być następny? Dobrze, Jasiu. Nie uda mi się. Hej, pozwól mi. Ojej, bardzo dziękuję. Znakomicie, Arku. Arek był naprawdę dobry w wyciąganiu jabłek. Każdy otrzymał po jednym. Nawet Grześ. O.
Arek tak dobrze się bawił, że zupełnie zapomniał o swoim zębie. A co to jest? Arku, twój ząb! Zniknął! Nie ma mojego ruszającego się zęba! Nie martw się, Arku. Wkrótce na jego miejscu pojawi się nowy. Jesteś pewien? Jak najbardziej. Arek odczuł wielką ulgę. Był z siebie bardzo dumny. I wkrótce mógł znowu robić rzeczy, które kochał. Cześć, Arku. Widzę, że wróciłeś do biegania. Tak. Chciałem podziękować tobie i Beniowi, że pomogliście mi z moim zębem. Och, nie ma za co. Jesteśmy tu, żeby pomagać. Arek zdał sobie sprawę, że strata zęba nie była wcale taka straszna. A kiedy wyrósł mu nowy ząb, okazało się, że jest jeszcze większy od poprzedniego.